Nazywam się Michał Iwanicki, jestem fizjoterapeutą i terapeutą tradycyjnej medycyny chińskiej. Zapraszam Was serdecznie do oglądania tego kilkugodzinnego kursu, na którym opowiem trochę o tajnikach medycyny chińskiej, o różnych zasadach, które są w niej stosowane, a także przede wszystkim nauczę Was praktycznego podejścia, jak stosować te różnego rodzaju techniki medycyny chińskiej, takie jak akupunktura, gua sha, bańki chińskie, moksa, w terapii pacjenta, na przykładzie łokcia tenisisty. Zapraszam. Skąd zainteresowanie medycyną chińską? Jest to najczęściej zadawane pytanie mi w gabinecie. Mam wrażenie, że każdy pacjent chciałby usłyszeć jakąś magiczną historię, jak to od lat młodzieńczych interesowałem się sztukami walki, oglądałem filmy związane z kulturą chińską, czytałem chińskie książki i tak dalej. Jednak nie jest to prawdą. Tak jak Wam powiedziałem wcześniej, w pewien sposób droga pewna pokierowała mnie w jej stronę. Tak naprawdę, kiedy kończyłem studia i widziałem, jak pracują fizjoterapeuci w szpitalach, kiedy pracują bardzo fizycznie, widziałem, jak pracują fizjoterapeuci, którzy głównie masują pacjentów, widziałem, jak oni się starzeją, widziałem, jak oni się robią, te ich stawy palców robią się coraz bardziej przeciążone, doszedłem do wniosku, że chciałbym znaleźć pewną technikę pracy z pacjentem, która nie będzie wymagała ode mnie siły, którą będę mógł tak naprawdę pracować do moich praktycznie ostatnich dni. Pierwszą dziedziną, o której pomyślałem, była osteopatia, która dopiero co wtedy wchodziła w Polsce. Tak jak mówiłem wcześniej, niestety się to nie udało i zacząłem szukać dalej. Na mojej drodze pojawiły się osoby, które były mocno z medycyną chińską związane. Poznałem taką panią doktor z Mongolii, która pracuje we Wrocławiu, która właśnie pracuje akupunkturą. Poznałem lekarza ortopedę, który również się interesował medycyną chińską. Zaraz okazało się, że wśród moich znajomych przynajmniej dwie osoby wybierają się właśnie na studia do Krakowa. I wtedy pomyślałem, no dobrze, no to może spróbuję, wybiorę ten kierunek, zobaczymy jak będzie. Większość osób jak idzie na fizjoterapię, to idzie dlatego, że czuje pewne powołanie, chce pomagać innym. Większość osób, które spotkałem na medycynie chińskiej, to były osoby, które tak naprawdę chciały poradzić sobie z problemami zdrowotnymi swoimi albo swoich bliskich. Dla mnie był to właśnie moment zwrotny, w momencie kiedy w wieku gdzieś 23 lat pojawiło mi się nadciśnienie tętnicze. Zaraz później skończyłem studia, poszedłem na medycynę chińską i okazało się, że to nadciśnienie tętnicze, które przez lekarzy było w pewien sposób bagatelizowane, po prostu zostały mi przepisane leki na nadciśnienie, tak naprawdę zostało wyleczone za pomocą właśnie ziołolecznictwa i akupunktury. I w ten sposób ludzie, którzy zaczynali kursy medycyny chińskiej, zaczynali tak naprawdę od tego, żeby pomóc sobie i swoim bliskim. I to jest większość ludzi, którzy wtedy zaczynali się zajmować medycyną chińską. Był to dobry początek do tego, żeby zagłębić się w siebie, żeby najpierw poznać siebie, a dopiero później leczyć swoich pacjentów. Od tego tak naprawdę zaczęła się cała przygoda i praktyczne elementy tej przygody właśnie Wam będę przedstawiał podczas tego kursu. Jednym z podstawowych pojęć, jakie służą nam do oceny stanu pacjenta, jakie są dosyć istotne dla zrozumienia tego, co się z nim dzieje, jest tak zwane 8 zasad. Pierwszą zasadą jest zasada yin-yang, drugą zimno-gorąco, trzecią niedobór, nadmiar i czwartą to jest wewnętrzne, zewnętrzne. Najpierw yin-yang. Większość z Was zna ten znaczek Dao, taki, który pokazuje właśnie to takie kółeczko, po której jednej jego stronie jest część czarna, po drugiej biała. Ta biała część, tak się przyjęło, że oznacza tą część męską, ta czarna oznacza tą żeńską. Natomiast niewiele ludzi wie, co tak naprawdę ten znaczek oznacza. A oznacza tą współzależność procesów, które się dzieją w środowisku zewnętrznym oraz opis tak naprawdę procesów również w ciele człowieka. Dosyć istotny jest ten koncept w momencie, kiedy przychodzi do Was pacjent
i określacie, co dokładnie się dzieje w jego ciele. Za pomocą tych określeń możemy oznaczyć dokładnie lokalizację na przykład bólu, lokalizację choroby. Tutaj popatrzmy się głębiej. W momencie, kiedy spojrzymy sobie na sam znak, ta czarna strona, która jest opisywana jako ta żeńska, kobieca, jest związana z ruchem w dół, jest związana z częścią przyśrodkową, jest związana z częścią przednią. Czyli w momencie, kiedy mamy różnego rodzaju schorzenia, dolegliwości, które się znajdują od części przyśrodkowej ciała, jeżeli się znajdują od części przedniej ciała, będziemy je kojarzyć ze stroną yin. Natomiast yang oznacza nam lokalizacje, które się znajdują po stronie bocznej ciała lub tyłu ciała. Yang jest związane ze sferą męską. Wchodząc jeszcze głębiej w temat, bardzo ważne jest, żebyście sobie uświadomili, że ta część yin to jest ta część bardziej substancjonalna. Ta część yang to są bardziej procesy, które zachodzą w naszym ciele. Stąd właśnie część tylną pleców, tył pleców, nazywamy bardziej yang w stosunku do yin, dlatego że jest to część obronna ciała. Tak jakbyśmy sobie wyobrazili żółwia, który ma z tyłu skorupę, tak samo jak przyjrzymy się naszemu ciału, z tyłu jesteśmy szczelnie obudowani. Jeżeli spadniemy z jakiejś wysokości na plecy, to prawie na pewno nic nam się nie stanie. Natomiast z przodu mamy narządy wewnętrzne, które oprócz klatki piersiowej na górze, na dole praktycznie w ogóle nie są chronione. I to jest ta część yin. Później jest to bardzo istotne, jeżeli się spojrzymy na narządy wewnętrzne i ich podział według medycyny chińskiej. Są narządy yin i są narządy yang. Przyjęło się, że narządy yin to są te narządy, które są miąższowe. Czyli do takich narządów na przykład zaliczamy wątrobę czy nerki. Yang to są narządy tak zwane puste, czyli w których tak naprawdę te procesy zachodzą, natomiast one same w sobie są puste. Tutaj możemy przywołać na przykład żołądek, jelito cienkie czy jelito grube. Samo odniesienie do yin-yang jest również bardzo istotne, jeżeli chodzi o stan ogólny pacjenta. Kiedy pacjent przychodzi do naszego gabinetu, musimy się zastanowić nad tym, czy proces, czy jego stan zależy bardziej od tego, że nie działają pewne procesy u niego, wtedy będziemy pobudzać yang, czy na przykład brakuje substancji, wtedy będziemy pobudzać yin. Można to robić za pomocą akupunktury, natomiast w tradycyjnej medycynie chińskiej na przykład przyjęło się, że żeby pobudzić to yin, stosuje się ziołolecznictwo lub dietoterapię. Następną zasadą jest zimno-gorąco. W medycynie chińskiej to są sformułowania, które dosyć często są używane. Są one używane zazwyczaj, żeby określić po pierwsze pewną aktywność i słabą aktywność narządów. W momencie, kiedy narządy są mało aktywne, bardzo często mówimy o tym, że jest w nich zimno. Tutaj przede wszystkim mówi się na przykład o nerkach czy jelitach. One wtedy pracują gorzej albo pracują mało, są zimne i trzeba je ogrzewać. O narządach gorących mówimy na przykład w przypadku serca czy wątroby. Bardzo często takie sytuacje następują, kiedy jest nadmiar emocji. Bardzo takimi emocjonalnymi narządami jest właśnie są wątroba i serce. Wtedy pojawia się gorąco w ciele, które widzimy na zewnątrz pacjenta, na przykład w postaci czerwonej twarzy. Jest to pewien objaw gorąca. Gorąco, zimno i inne czynniki klimatyczne też są ważne jako czynniki, które docierają do nas z zewnątrz. Chińczycy szczególną uwagę kładą na to, że człowiek nie jest sam sobie, tylko człowiek jest umieszczony w pewnym środowisku zewnętrznym, na które wpływ mają różne czynniki klimatyczne. Między innymi bardzo istotny jest wpływ zimna i gorąca i to też na początku trzeba określić, czy pacjent cierpi na chorobę, która jest związana z gorącem czy z zimnem, ale o tym jeszcze później. Odczucie na skórze. Tutaj mówiłem Wam o pewnych ogólnych wartościach, natomiast można się też na to popatrzeć w bardziej zlokalizowany sposób. Będziecie u pacjentów, będziecie palpować ich meridiany, będziecie palpować ich narządy. W pewnych miejscach będziecie czuć zimno pod palcami, w innych natomiast będzie odczucie gorąca. Jest to dla Was też istotna informacja, jakie będzie Wasze podejście terapeutyczne. Tradycyjnie uznaje się, że w momencie, kiedy jest odczucie zimna, miejsce to jest ogrzewane,
Natomiast kiedy jest odczucie gorąca, to gorąco trzeba w pewien sposób usunąć za pomocą specjalnych punktów akupunkturowych. Niedobór, nadmiar. Znowu tutaj jest rozmowa o pewnej nadaktywności i jej braku. Bardzo często będziecie słyszeć sformułowania typu, że jest niedobór ci śledziony na przykład, albo nadmiar yang wątroby. To znaczy, że jest czegoś za mało albo za dużo. Coś pracuje zbyt słabo. Tutaj na przykład mówimy o śledzionie, czyli wtedy jest w pewien sposób upośledzony układ pokarmowy, albo coś działa za mocno, czyli tutaj mówimy na przykład o wątrobie, czyli to jest nadmiar w wątrobie, czyli jest za dużo emocji i ta wątroba jest w pewien sposób jest nadaktywna, pracuje za dużo. Jest to bardzo istotne również z takiego podejścia globalnego, kiedy się patrzymy na pacjenta, który wchodzi do naszego gabinetu. Pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, to jest, czy mamy do czynienia z pacjentem niedoborowym czy nadmiarowym, dlatego że będzie to rzutowało na terapię, którą będziemy mu robić. I to nie jest tylko mowa o terapii w postaci akupunktury czy innych środków medycyny chińskiej. Mówimy to również o zwykłej pracy fizjoterapeuty. Pacjent nadmiarowy wchodzi pewnym krokiem, ma bardzo silny głos, czasami wręcz krzyczący, ma czerwoną twarz, jest dobrze zbudowany. I u takiego pacjenta możemy praktycznie zastosować prawie każdą terapię. Natomiast pacjent niedoborowy, który ma zamkniętą klatkę piersiową, który jest blady, chudy, zmęczony, który ma ziemistą twarz, który ma podkrążone oczy, będzie nam mówił o tym, że będziemy musieli tutaj szczególną uwagę zwrócić na terapię, którą będziemy stosować, dlatego że takiego pacjenta nie będziemy chcieli przestymulować, dlatego że on już sam w sobie ma teraz mało energii. Czyli to jest nadmiar, niedobór. Ostatnią zasadą są czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, czyli patrzymy się, czy na stan pacjenta miały wpływ różnego rodzaju choroby narządowe, tudzież emocje, czy czynniki zewnętrzne klimatyczne. Do czynników zewnętrznych klimatycznych, tak jak wcześniej mówiłem, należy zimno, gorąco, również wilgoć czy wiatr. Wtedy określamy dokładnie, który czynnik zewnętrzny tutaj wpłynął, daje nam tą pewną diagnozę, na podstawie której jesteśmy później w stanie dobrać odpowiednie leczenie.